Siemanko, witam serdecznie wszystkich, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj Okiem Baszy będzie poświęcone końcowi świata, a mianowicie będę mówił o tym, że jedna z hipotez zakładających koniec świata mówi, że w kosmosie pojawią się właśnie te słowa, które napisałem w tytule, czyli pojawią się czerwone karły. Dosyć ciekawa i kontrowersyjna jest to filozofia, dosyć ciekawy pomysł na koniec świata, ale nie jest to mój wytwór, nie jest to mój twór mojej wyobraźni, tylko jest to po prostu przepowiednia, która zawarta jest, którą można znaleźć na Wikipedii. Jest to przepowiednia, która dotyczy końca świata. Może nie przepowiednia po prostu, ale jakby pewien pomysł, tak, jak może wyglądać koniec świata, który będzie się odnosił do wszechświata, do kosmosu. Czyli mówimy tutaj o końcu świata, ale który będzie dotyczył wszechświata, będzie dotyczył kosmosu, bo jakby większość z nas kojarzy, że koniec świata to, wiecie, będzie wielki wybuch i Ziemia zniknie, tak? Natomiast Ziemia, czy planeta, czy świat po prostu nie jest światem całym. Znaczy dla nas ludzi tak jest, nie jest światem. Oczywiście kula ziemska dla nas jest, wszystkim jest światem. Natomiast patrząc po prostu jakby szerzej, globalnie, no globalnie to też świat, nie? Ale patrząc po prostu szerzej, to tak naprawdę koniec świata to jest koniec świata tego na Ziemi, a także po prostu koniec świata wszechświata, czyli koniec po prostu kosmosu, gwiazd i wszelkiego rodzaju układu, tutaj układu świetnego, układu gwiazd. Zaraz wam właśnie po prostu przeczytam, jakby miał wyglądać ten koniec świata. Poczekajcie. Dobra, zatrzymam się tutaj. Zaraz wam właśnie przeczytam, jakby miał wyglądać koniec świata według Wikipedii i dlaczego miałyby się pojawić czerwone karły. Już wam tłumaczę, jest to dosyć skomplikowane. Jeżeli ktoś z was wie bardziej po prostu, jak to można przetłumaczyć na język ludzki, może ktoś jest fizykiem, astronomem, to napiszcie w komentarzach, bo dosyć jest to skomplikowane. To spróbuję zinterpretować, ale mówię, po prostu będę to interpretował jakby na swój sposób, tak? Na tyle, ile potrafię. No nie znam się na tyle na astronomii. Dobra, i teraz według Wikipedii czytamy. Koniec wszechświata. Los wszechświata zależy od tego, czy wewnętrzne siły grawitacyjne powstrzymają jego ekspansję. Czyli jakby tutaj po prostu wszechświat, mamy do czynienia z wszechświatem, z kosmosem, który cały czas nieprzestannie rozwija się, nie? Dwie główne możliwości ewolucji wszechświata to wielki krach oraz wielki chłód. Wielki krach i wielki chłód. Wielki krach, jeśli ilość materii jest na tyle duża, by grawitacyjnie powstrzymać ekspansję, a następnie doprowadzić do zapadnięcia się wszechświata. Dosyć ciekawe. By grawitacyjnie powstrzymać ekspansję, a następnie doprowadzić do zapadnięcia się wszechświata. W ogóle sam fakt, jak może się wszechświat zapadnąć, nie? Zapaść, czy może po prostu zapadnąć, nie? No w jakim sensie, jeżeli to jest twór jakiś nieskończony, to jak może on zapaść? No to wtedy, jeżeli coś się zapada, to musi po prostu, wiecie, na przykład scena, tak? Jest coś na scenie, coś się zapada i wpada pod scenę. No to musi być gdzieś linia, musi być gdzieś kres, nie? Dobra, i teraz tak, musi doprowadzić do zapadnięcia się wszechświata, odwrócenia etapu dotychczasowej jego ewolucji, aż do momentu, gdy wszystkie siły władające kosmosem będą znów połączone w jedną wielkość. Temperatura wtedy będzie wzrastać wraz ze wzrostem gęstości. No to jest logiczne, to jest normalne zjawisko z fizyki, z chemii. Temperatura wtedy będzie wzrastać wraz ze wzrostem gęstości. Powrót do osobliwości. Taką możliwość wyklucza się obecnie na podstawie faktów obserwacyjnych, takich jak wzrastające tempo rozszerzania wszechświata. Tak, to było to. Jeszcze raz wam może przeczytam. Temperatura wtedy będzie wzrastać wraz ze wzrostem gęstości. Powrót osobliwości w nawiasie. Taką możliwość wyklucza się obecnie na podstawie faktów obserwacyjnych, takich jak wzrastające tempo rozszerzania wszechświata. Czyli nie ma możliwości, żeby wszechświat się kurczył. Wszechświat będzie po prostu rosł dalej. Potem druga opcja końca świata jest to wielki chłód. Jeśli ilość materii jest zbyt mała, by siły grawitacyjne mogły powstrzymać ekspansję, to wszechświat będzie się rozszerzać wiecznie. I to coraz szybciej. Jeżeli stała kosmologiczna ma dodatnią wartość, a jego temperatura spadać,
Jeden ze scenariuszy mówi, że za 10 bilionów lat, długo po tym jak Słońce i podobne do niego gwiazdy się wypalą, kosmos będzie wypełniony wielką, choć wciąż malejącą liczbą czerwonych karłów. Takie coś jest po prostu. No. Więc jeszcze raz. Jeden ze scenariuszy mówi, że za 10 bilionów lat, długo po tym jak Słońce i podobne do niego gwiazdy się wypalą, kosmos będzie wypełniony wielką, choć wciąż malejącą liczbą czerwonych karłów. Za biliard, czyli to jest ten właśnie koniec świata, o którym mówię, że będą czerwone karły. Za biliard, lat jedynymi pozostałościami po gwiazdach będą takie obiekty jak czarne dziury, gwiazdy neutronowe oraz wystygłe białe i brązowe karły. To dobre. Za biliard lat jedynymi pozostałościami po gwiazdach będą takie obiekty jak czarne dziury, no to każdy z nas kojarzy. Gwiazdy neutronowe, to też jeszcze jesteśmy w stanie zorientować się, jak to wygląda. Wystygłe białe i brązowe karły. Czarne dziury będą pożerały wszystko, ale nawet one znikną stopniowo. Wyparowując poprzez promieniowanie Hawkinga, proces ten zajmie 10 do 98 lat. Później wszechświat będą wypełniały jedynie elektrony, pozytony, neutrina i fotony o bardzo małej koncentracji. No to jest po prostu fizyka, już to skomplikowana astronomia. Później wszechświat będą wypełnione jedynie elektrony, pozytony, neutrina i fotony o bardzo małej koncentracji. Według jeszcze innej koncepcji, koniec znanego ludziom świata może nastąpić wraz z uwolnieniem energii próżni. Słuchajcie, według jeszcze innej koncepcji, koniec świata może nastąpić wraz z uwolnieniem energii próżni. Wiele obserwacji wskazuje, że wszechświat posiada niezerową energię próżni. Jeżeli istnieje stan próżni o niższej energii, to wszechświat jest w stanie próżni fałszywej i może dojść do tunelowania do niższego stanu. Będzie się to wiązać ze zmienną niektórych stałych fizycznych, na przykład masy wielu cząsteczek. Nastąpi też koniec takiego wszechświata, jaki znamy, ponieważ na przykład atomy mogą stać się nietrwałe. No to ten zjawisko może po prostu całe to zjawisko po prostu, wiecie, fizyczne to może jest skomplikowane. No ale jakby tutaj podsumowanie jest jedno, że nastąpi też koniec takiego wszechświata, jaki znamy, ponieważ na przykład atomy mogą stać się nietrwałe. No to wtedy wiadomo, że po prostu nastąpiłby koniec świata. Gdyby rzeczywiście te neutrony były niestałe, to rzeczywiście mógłby nastąpić koniec świata. No to są dosyć ciekawe po prostu teorie dotyczące końca świata. Podaję wam po prostu takie teorie, ponieważ nakręciłem już wiele filmików i wrzuciłem wiele filmików właśnie dotyczących końca świata. Natomiast jest to tłumaczenie końca świata z punktu widzenia astronoma czy z punktu widzenia fizyka. Bardzo ciekawe mi się wydaje. No ale tak właśnie to by wyglądało. Jeżeli po prostu oglądam jakiś fizyk, astronom, to nie napiszę w komentarzu, co o tym sądzi, ponieważ trudno jest mi się tutaj odnieść tak do takich teorii naukowych. Nie jestem naukowcem, nie jestem astronomem. Ale na pewno na przykład ta pierwsza teoria, która mówi o tym, że gdyby po prostu wszechświat się kurczył, byłby proces przeciwległy do tego procesu, który następuje, czyli do procesu rozszerzenia się, to mogło nastąpić koniec wszechświata, nie? To jest dobry. Czyli mówimy tutaj o końcu świata w ujęciu, to nie powinien się nazywać wtedy koniec świata, tylko powinien być nazywać się koniec wszechświata, nie? No bo on jest w ujęciu ogólnym, tak? Nie jest w ujęciu tylko planety, nie? Jak ja na przykład nagrywam filmiki, czy tworzyłem filmiki, to mówiłem o końcu świata w stosunku do po prostu planety, do stosunku do świata. Natomiast tutaj na przykład to tłumaczenie nazywa się koniec wszechświata, nie? Bo nie tylko, że świat się skończy, ale także po prostu kosmos, koniec świata poza Ziemią, nie? Bo na przykład tak, jeżeli na przykład nagrywałem filmik o tym, że asteroida może uderzyć w Ziemię, czy jeżeli nagrywałem filmik, który mówił, że może jakaś kometa uderzyć w Ziemię, na skutek tego może nastąpić koniec świata,
no to na pewno uderzenie na przykład komety czy asteroidy w Ziemię spowodowałby po prostu koniec świata na Ziemi, ale czy to by były jakieś skutki w kosmosie? Wątpię na przykład, nie? Na przykład uderzenie komety w Ziemię czy w ocean spowodowałoby wielki wybuch, podniesienie się fali wody, spowodowałby trzęsienia Ziemi, spowodowałby falę tsunami, jeżeli w ogóle ta asteroida dotarłaby do Ziemi, bo jeśli by nie dotarła do Ziemi, to by została spalona już, nie? Na etapie atmosfery. Dobra, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon. Napisz też w komentarzu, co sądzisz o tym, co o tym myślisz. Trzymaj się, na razie, pozdrawiam.